Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Drake Hollow. I tu już nam nasz Globtek dał plan, więc spoko. Tylko tak, zaczyna się najazd, czyli coś, czego wolałbym jednak nie mieć. No ale trudno, trzeba, to trzeba. Widzę, że tam są duże dziadostwa. Kurde, ile was tu jest? No. No. Bez jaj. Chodź tu, gnojku. Dobra, jest pokonany. Jest ich więcej. Tu już widzę, zaraz nam padnie wejście. Zaraz będzie problem. Zaraz będzie problem. Dobra. Burek jeszcze się przypałątał. Chyba jeszcze jedna fala tylko. Tylko jedna fala. Gdzie? Tam. Duży. Zostaw to! Au! Au! Poczwara, uspokój się. Jeszcze to nie było ostatnie. Jeszcze możemy paść. Dobra. No muszę dociąć. I tam są dwa. No i tam zaraz tam wysiądzie. No właśnie, rozwalili. Skurczysynki. Jeszcze? No ile będą trwać te fale? No ludzie, weźcie się uspokójcie trochę z tymi falami. Za szybkie. Ja muszę jakieś ogrodzenia porobić, nie wiem. Jeszcze rozwalił, no bez jajec, no. A te dziadostwo to mnie najbardziej irytuje, naprawdę. Te biesy cholerne. Jeszcze się rozwaliło. Lipa, lipa i jeszcze raz lipa. Ale nam nastukali garści. Manderki, spoko, luz, wyluzuj ta. To było przypadkowo. Dobra, tu już będziesz dojrzały za chwilę. Mamunio, ty już nie przesadzaj, no raz łeb dostałeś, no. No przepraszam, niechcący. Ty już będziesz dojrzały. I voila. Ale nic ci już więcej dać nie możemy. Munio jest teraz dojrzały. Tam są dodatkowe łupy znacznie większe. Pancia. Czy ty już masz jakieś kamyczki, czy nie? Daj kryształ. Niestety nie masz nic. Dwa kryształy, żeby gdzieś był starszy. Dobra. Tobie możemy chyba dać, bo... Nie tobie. Globtek. Ale jeszcze też nie będziesz miał. Dwa kryształy zabraknie. No, więc kochani, jakie plany na dzisiaj? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Nie to... Nepcio. Ono tu. Daj kryształ. Ty też nie miałeś nic. Ty ani tu nie mamy. Kamień księżycowy. Tobie może damy? Daj kryształ. Ty będziesz dopiero dojrzały, czy już będziesz starszy? No. Nie, ty dopiero będziesz dojrzały. Kurde. Lupis jest teraz dorosły. Znaczy dojrzały. Dorosły już był. No dobra, czyli już więcej kryształków z tego co widzę nie mamy. Przynajmniej nie na tyle, żeby komuś dać. Dobra. Ale one chyba więcej jedzą teraz przez to. Zgadza się. No, tu nadal nie działa. Tu woda raz działa, raz nie działa. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia czemu. Dobra, ale mamy w końcu plan. Zasilanie nie. Rozrywka. Odblokujmy im kąpiel. Możemy nawet wybudować. Potrzeba energii i wody. To myślę, że w sam raz. W sam raz gdzieś... Tu? Wiem, że tak kiczowato to będzie postawione, no ale trudno.
30 wody, no wody teraz mamy sporo. Teraz wody mamy naprawdę bardzo sporo. Już sobie teoretycznie nawet możemy tą elektryczną pompę włączyć tu. Ale niech sobie chłopaki to zbudują. Niech chłopaki sobie to zbudują. Musimy też z pewnością troszeczkę sobie bardziej ogarnąć ten mur. Ale ja ten mur chyba zrobię już poza odcinkiem, żeby was nie kłopotać tym. No w szczególności nie w tych odcinkach 20-minutowych. Ale to jest chyba akurat ostatni z tego, co widzę. Więc jakiś tam profit jest. Połącz, mamy to już. I jeszcze chcemy połączyć sobie to tutaj. Kruptek, czy ty musisz taki być... dziwny. Nie możesz być normalny. Wody brakuje? Czemu tej wody tak brakuje non stop? Nie wiem, co tu się dzieje w sumie. Bo woda niby jest, niby wszystko jest okej. O, i niby teraz działa. Niby teraz działa. To chłopaki mają saunę, co prawda trochę dziwną, ale okej. Znaczy nie, to nie jest sauna, to jest jacuzzi. To jest moi mini jacuzzi. Piłki mają, więc sobie skaczą. O, jedzenia. Jedzenia nie ma zbytnio. No właśnie, nie ma jedzonka. Nie ma jedzonka. Czy my mamy w razie czego struktury obronne? No nie mamy w ogóle planów. Nie mamy planów. Więc będziemy na pewno musieli sobie też odblokować jakieś rzeczy, które nam pomogą po prostu przetrwać. Które nam pomogą przetrwać w tym bezlitosnym świecie. Dobry kick hotelowy możemy na razie odłożyć. Dobra. Czyli tak, to już mamy gotowe. Mamy to z głowy. Naprawmy sobie jeszcze przy okazji wszystko. Naprawa jest zgłoszona. To teraz lecimy sobie dalej. Może jeszcze dzisiaj tego questa zrobimy, chociaż wątpię, bo już mamy 7 minut. Zanim tam dotrzemy, to będzie kolejne kilka minut. Chociaż może, może. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Nawet teraz dobrze przeleciałem. Latające dziadostwo. Latające dziadostwo. Inaczej się tego nazwać nie da. No i chyba będziemy musieli przy okazji też tą wyspę do końca ogarnąć. Jakieś przedmioty słabe są. Musimy też ogarnąć, gdzie jest kolejny dostawczak. Gdzieś tutaj jest. Gdzieś tu jest. Weź. Bon. Kurwa, zrób ty. Już nie. No i ty tutaj. Bez jaj. Gdzie jest kolejny dostawczak? Czy ja wchodziłem tam na górę? Na sam szczyt? Chyba nie. Chyba nie. Zawsze może być jakiś plan schowany. I na to liczę. Naprawdę się nie da tu wejść? Ej, nie da się tu wejść. No, już myślałem, że się zbugowałem. Już naprawdę myślałem, że będzie bug. Totalnie myślałem, że będzie bug. Tam jest jeden, dobra. Dostawczaczek. Oczywiście gnój go pilnuje. Połączyć dostawczaki, ale tego nie musimy robić. Pyk, jak wyczute po prostu, wyczute. Po prostu wyczute. Dobra, tutaj będziemy mieć połączenie. I kolejne połączenie jest tu. W zasięgu dostawczaka. Tu już niestety nie. O. Połączysz się? Połączysz się. I tu też się połączysz, świetnie. I teraz lecimy sobie na wprost tutaj. Co prawda okrężną drogą, ale... jakoś to będzie. Hehe, gnój. Lubię to barachło rozwalać, naprawdę. Inaczej się tego nazwać nie da. Jak barachło. Dobra, tu starczy. Połącz. Kurw.
Teraz starczy? Też nie. Już tu musi starczyć. No, co jest? Niby jest, a nie. Uwielbiam to. Uwielbiam to. Zdemontuj kryształ. Zdemontuj kryształ. I zdemontuj kryształ. Musimy się dostać na tamtą wyspę. Innej opcji nie widzę. 9 sekund. Hop. Naprawdę zrespiłeś się tutaj? Nie miałeś gdzie indziej się zrespić? No my nie mamy w ogóle nawet garłacza. Ulala, niedobrze. No jeszcze z jednego kryształu użyjemy, coś mi się wydaje. Nie zdążymy? Jezu, ile tego się tutaj wzięło? Weź, idź. I nie wracaj. O, ale tu to będzie mi się wydaje dużo, dużo tego dziadostwa do wycięcia. Naprawdę. Tu będzie chyba masa tego. Prospect Street. Więcej? Pan Dury się tam zaciął. Au, 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 au. Dobra. Nie żyje, nie żyje. Zdechło dziadostwo. 49, czyli to było koło 50. Ja pierdzielę. Nie! Ale zjebałem to. Pomyliłem klawisze. Czyli tu jest 50 eteru. No, nie rozwaliło tego? Dziwne. Dziwne, dziwne, dziwne. I ten oczywiście się musi nalatać. Ten się musi nalatać. Kurw. Gnat, spierdzielaj. Ja nie muszę skakać, ej, dobra, luz. Ja nie muszę tego gówna skakać. 45 poziomu eteru. To będzie tłuczenia, tłuczenia. Nie wiem, czy jednak nie byłoby lepiej iść na te dwuręczne, wiecie? Wtedy jakoś ta prędkość i DPS naprawdę się liczą. Zastanawiam się naprawdę, czy by się nie zresetować w menu. Bo wiem, że się da. Wiem, że się da. Czy tu w ogóle coś jest? Ani notatki, ani nic. Cisza. O kurde, no naprawdę tego sporo jest tutaj. Tego jest tu sporo. Coś mi się wydaje, że to będzie jakaś walka. Serio, takie mam wrażenie. No to musi być walka. Musi być, kochani, walka. Ja tą walkę sobie dopiero zostawię na następny odcinek, bo no, mamy tutaj czyszczenie eteru sporo. A wydaje mi się, że czym mniej tego eteru będzie, tym dla nas lepiej. Tak byśmy wpadli po prostu i tyle, i próbowali to gówno zabić, nie? Świetli kamień.
właśnie, przynajmniej o tyle dobrze, że my sobie pozbieramy tych kamyczków trochę. Od świetli kamieni po jakieś ślipowane, etc. On tam coś jest. Coś jest na czerwono. Coś jest na czerwono. Wiecie, przynajmniej o tyle dobrze, że jak dzisiaj to zrobimy, to w następnym odcinku zajmiemy się tylko i wyłącznie walką. O ile tam jest jakaś walka. Ale wydaje mi się, że raczej by nie zrobili cutscenki tak po prostu. Zazwyczaj drzwi zamykanych nie mieliśmy. Więc wierzę, że tam jest walka. Dziewiętnaście sztuk z 50. Sporo już wyczyszczone. Serio, za to powinna być jakaś mega nagroda. Komu by się chciało to obczyszczać? Brak wody, co? Co tu się odwala? Mandelki nie miały wody? No tak to wygląda. Czy może nie wody, a nie, wody. To nie rozumiem tego. Dobra. No i teraz jedzenie spada, czyli to jednak zabrakło wody do gospodarstwa, które produkowało jedzenie. To też niedobrze. Też niedobrze. O. Dobra, sam sobie rozwalił, to więc spoko. Woda teraz rośnie. Czyli jak nie ma jedzenia, to rośnie woda. Jak jest woda, to nie rośnie jedzenie. Osiem sztuk. Końcóweczka. Jasne, weź się z kolegami przyjdź gnoju. Dobra. I padalcu. Serio, normalnie te piesy mnie tak irytują. Jest tak irytujący mob. Po prostu paskuda. Oczywiście Shiro musiał wskoczyć tam, gdzie nie powinien, ale okej, nic nowego. Poziom eteru 5. Dobra. Tylko jest 120 drewna, no trochę drewna przyniesiemy. Dobra, świetlika mi wpadł. Do ekwipunku. No może jednak tą walkę dzisiaj też zrobimy. Dobra. Ostatni. Jak znajdziemy szybko ostatni fragment, to zrobimy tą walkę szybko. Zresztą w sumie zostało jedno. Już w miarę normalny ekran jest nawet. A dobra, kij z tym. Idziemy na walkę. O ile to jest walka. Ale wydaje mi się, że to jest walka. Czuję pod skórą, że to jest walka. Naprawdę, czuję pod skórą. Czuję pod skórą. Wiedziałem. Ale słaby ten kaduk był. Serio, słabiutki ten kaduczek. Au. To na inwazjach są lepsze. No to macie wszystko już teraz w jednym odcinku. Oj. Ale wiedziałem, że będzie walka. Wiedziałem. Czułem pod skórą, że to będzie walka. Dobra, co my tu mamy? Coś tu jest. Coś dziwnego. Zbadaj.
Zapisek Sary Hove. Przełamanie mocy kamienia lustrzanego. Nie słyszę już tak dobrze jak dawniej i podczas jednego z moich eksperymentów zostałam schwytana. Kadukowie. Ledwo ich rozpoznałam. Tych wielkich panów, którzy pysznili się przede mną w moim dawnym życiu. Widzę, że wciąż przepełnia ich nienawiść do mnie, ale utracili mowę i rozum. Zaryzykuję więc, że stracili wszelkie pozory cywilizacji, że nie potrafią już czytać i napiszę tę wiadomość. W razie gdyby moja wiedza miała przepaść wraz ze mną, gdybym miała szczeznąć w tej klatce, nie mając możliwości ukończenia mojej misji, ktokolwiek odnajdzie te zapiski, niech je wykorzysta, by ich pokonać. Udało mi się odkryć, że kadukowie ujarzmili potęgę kamienia lustrzanego, starożytnego klejnotu przesiąkniętego magiczną mocą. Nasienie ukryłam w mym starym domu, daleko na zachód stąd. Jest ono kluczem do pokonania tych potworów i złamania mocy ich kamienia. Odnajdź je i bezzwłocznie wykorzystaj. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ostatnim filmu. Gram dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Drake Hollow. Trzymajcie się. Hej, hej.